Cześć, z tej strony Pocket Trainer Kushi, zapraszam na Kushi Vlog. W tym filmiku znowu będzie o Pokémonach i o Pokémon Go, ponieważ przedwczoraj wyszła nowa aktualizacja do gry, która dosyć sporo zmieniła. Oprócz paru drobnych rzeczy, które się zmieniły, takich jak czcionka czy nowe przyciski, weszły dwie główne nowe zmiany. Usunięcie tak zwanego systemu łapek, który ułatwiał znajdowanie Pokémonów, oraz utrudnienie łapania Pokémonów. Aha, no i zmiana spawnów też była dosyć ważna, więc powiedzmy jednak, że trzy duże rzeczy. Ale zacznijmy od początku. Tak zwany system łapek umożliwiał znajdowanie Pokémonów w ten sposób, że w okienku nearby pod każdym Pokémonem wyświetlała się odpowiednia ilość łapek. Im było ich mniej, tym Pokémon był bliżej nas. Kiedy ja po raz pierwszy odpaliłem grę jeszcze przed polską premierą, ten system jeszcze działał. Niestety kilka dni później zupełnie przestał działać i wszystkim Pokémonom wyświetlały się zawsze trzy łapki. Różni kreatywni twórcy wykorzystali ten moment słabości Nianticu i stworzyli własne systemy i strony umożliwiające śledzenie Pokémonów, takie jak na przykład Pokevision, o którym już mówiłem w poprzednich filmikach. Pokevision działało w ten sposób, że po prostu pobierało dane o lokalizacji Pokémonów z serwerów gry i nanosiło je na mapę, dzięki czemu każdy mógł zobaczyć, jakie Pokémony gdzie dokładnie obok niego występują. Niestety wraz z najnowszym update'em, który usunął system łapek, Niantic zwrócił się do administratorów Pokevision, żeby wyłączyli oni swoją stronę. W ten sposób producent Pokémon Go potraktował również inne firmy i grupy tworzące ułatwienia do gry i na dzień dzisiejszy praktycznie nie ma możliwości śledzenia Pokémonów. Czyli ujmując to innymi słowami, po prostu musimy szukać niejako na ślepo, bo jedyna informacja, jaką mamy, to ta, że jakiś Pokémon jest w naszej okolicy, ale nie wiemy, czy mamy iść prosto, w lewo, do tyłu, czy może na ukos. Ta zmiana oczywiście wywołała najwięcej kontrowersji i głosów sprzeciwu, no bo jak to? Nie dość, że usuwacie własny zepsuty system szukania Pokémonów, to jeszcze zamykacie strony, które niejako naprawiały waszą grę i umożliwiały graczom robienie to, co było zamierzone na początku, czyli szukanie Pokémonów. Niestety nie są do końca jasne przyczyny, dla których Niantic postąpił w ten sposób. Większość osób uważa, że Niantic po prostu w ten sposób przyznał się do błędu, przyznał się, że ich system łapek nie działa, więc wolał go usunąć po to, żeby nie zajmował niepotrzebnie miejsca na ekranie i żeby nie wkurzał ludzi tym, że nie działa. Ale po co w takim razie, mówiąc kolokwialnie, zdjęli Pokevision i inne tego typu strony, skoro one niejako naprawiały grę za nich? Możliwe, że po prostu Niantic źle pojmuje to, co teraz dzieje się w grze i nie dostrzega prawdziwych zagrożeń dla społeczności gry, jakim są boty i ludzie, którzy grają na komputerze, a nie drobne ułatwienia takie jak Pokevision. Jest też oczywiście druga, ukryta strona medalu. Zauważcie, że wraz z nową aktualizacją pojawiły się nowe ostrzeżenia, które mówią: nie wchodź na teren prywatny podczas grania w Pokémon i parę innych ciekawych rzeczy. Otóż możliwe, że Niantic chciał uniknąć kolejnych kontrowersji, jak te, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie podobno aresztowano już całkiem sporo osób za wkraczanie na teren prywatny. Nie wiem dokładnie, jak jest w Polsce, ale oczywiście w Stanach Zjednoczonych wejście na teren prywatny jest przestępstwem i grozi więzieniem. Niestety wielu graczy Pokémon Go ignorowało to prawo i w ten sposób gra zyskała jeszcze więcej negatywnej reputacji w mediach. Jest też trzecia strona w tym całym konflikcie graczy kontra Niantic, a mianowicie The Pokémon Company, o której się za bardzo nie mówi. Ale nie wiemy przecież dokładnie, jak wyglądała umowa pomiędzy Nianticiem a The Pokémon Company. Możliwe, że Pokémon Company po prostu wybiera teraz naciski na Niantic, ponieważ nie podoba im się to, jak negatywnie w mediach są przedstawiane teraz Pokémony, gdyż oczywiście pewnie obawiają się o przyszłą sprzedaż gier Pokémon Sun i Moon, które wychodzą w listopadzie, a kolejne doniesienia medialne o tym, że ktoś umarł albo że został aresztowany grając w Pokémon Go, nie pomagają wizerunkowi firmy. Także pamiętajcie, że Niantic jedynie zapłacił Pokémon Company za używanie Pokémonów w swojej grze i warunki umowy są najprawdopodobniej takie, że Nintendo i Pokémon Company dalej mają dużo do powiedzenia w sprawie gry. Oczywiście to wszystko, o czym teraz powiedziałem, rodzi duże pytanie, mianowicie czy Niantic w ogóle już nigdy nie przywróci żadnego systemu szukania Pokémonów w obawie przed tym, że może on sprowokować ludzi do wchodzenia na teren prywatny albo wejścia pod koła samochodu. Jeśli o tym pomyślicie, to praktycznie wszystkie wypadki czy negatywne sytuacje w Pokémonach, mówię oczywiście o Pokémon Go, miały związek z tym, że ludzie po prostu gapili się w ekran i szukali jakiegoś Pokémona w okolicy dzięki systemowi szukania Pokémonów. W momencie usunięcia tego systemu oraz w momencie usunięcia takich stron jak Pokevision, problem został w cudzysłowie rozwiązany. Teraz gra praktycznie polega na tym, że po prostu idziesz sobie na spacer, nie patrzysz się cały czas w telefon, dopiero kiedy on zawibruje. W
walczysz z Pokemonem, znaczy się łapiesz Pokemona, no i za bardzo nie wiesz, jaki to Pokemon będzie, nie przejmujesz się tym za bardzo, jaki to będzie Pokemon. Teraz tak sobie myślę, że gracze właśnie oczekiwali takiego systemu szukania Pokemonów, jaki był w becie podobno, czyli system, który dokładnie pokazuje, w jakim kierunku jest dany Pokemon, albo przynajmniej odległość w metrach do danego Pokemona, która widzimy, czy się zmniejsza, czy zwiększa. Ale kiedy o tym pomyślę, to rzeczywiście taki system no, może prowokować różne nieprzyjemne sytuacje, bo jestem sobie w stanie wyobrazić osobę, która jest zapatrzona w swój telefon, patrzy tylko, czy licznik metrów się zwiększa, czy zmniejsza. No i idzie w tym wyznaczonym kierunku, a okazuje się, że tam jest, nie wiem, teren wojskowy albo jakieś inne miejsce, gdzie nie można iść, albo po prostu ruchliwa ulica. Z drugiej strony, czy kilka głupich i nieuważnych osób, które zrobiły sobie krzywdę grając w Pokémon GO, jest powodem, żeby usuwać dużą część gameplayu dla wszystkich graczy? Moim zdaniem to jest trochę nie fair, no ale oczywiście wiemy, że w wielkim biznesie nie liczy się to, co jest fair, tylko liczą się pieniądze i reputacja firmy. Okej, druga duża rzecz, o której wspominałem, to jest utrudnienie łapania Pokemonów. Praktycznie wszyscy zauważyli od razu po update'cie, że teraz nawet słabiutkie Pokemony, jakieś Pidgeye czy Weedle z 15 CP, uciekają przed nami częściej i wyskakują z Pokeboli, trudniej je złapać. Zastanawiam się, po co wprowadzono taką zmianę i co mieli w głowie ludzie z Niantiku, kiedy to robili. Może uznali, że po prostu tego kontentu, tego gameplayu w Pokémon GO jest póki co tak mało, że trzeba niejako rozciągnąć ten gameplay, który już jest, wydłużyć, utrudnić łapanie Pokemonów, żeby ludzie dłużej mieli co robić. Natomiast moim zdaniem jest to trochę głupie podejście, bo akurat, przynajmniej dla mnie osobiście, samo łapanie Pokemonów i rzucanie Pokebolem jest chyba najnudniejszym i najgłupszym elementem tej gry, który szczerze mówiąc no, nudzi się po 100 razach, a póki co złapałem jakieś 700 Pokemonów, także mi zdążył się już 7 razy znudzić. No bo ileż razy można machać palcem i rzucać w tego samego Pokemona, który skacze na boki, wyskakuje z Pokebola i tak dalej. Moim zdaniem słabiutkie Pokemony, takie jak Rattaty i Pidgeye, nie powinny w ogóle wyskakiwać z Pokebola, powinny się łapać za pierwszym razem, bo to jest po prostu wkurzające, no ileż można się namęczyć po to, żeby złapać głupiego Pokemona, który praktycznie nic ci nie daje. Przyznam się, że osobiście po tym update'cie przestałem łapać trochę Pokemony. Wcześniej łapałem wszystkie Pokemony, które spotykałem. Teraz zacząłem łapać się na tym, że spotykam jakiegoś kolejnego Drowsy albo kolejnego Zubata i mówię sobie, kurczę, nie chcę mi się nawet go łapać. Rozumiem jakby trochę obawy na Niantiku, bo bardzo szybko, chyba tydzień po premierze gry, już były doniesienia o osobie, która złapała wszystkie Pokemony, więc jakby podejrzewam, że mogli chcieć iść w tą stronę, czyli utrudnić zdobycie wszystkich Pokemonów tak, żeby gra nie skończyła się zbyt szybko, żeby nie wypaliła się zbyt szybko dla graczy, ale moim zdaniem powinni iść zupełnie nie w tą stronę, powinni raczej dodawać więcej funkcjonalności, powinni dodawać więcej nowych Pokemonów po to, żeby gra się nie nudziła, a nie na siłę wydłużać i utrudniać elementy, które już w grze są i zdążyły nam się już praktycznie znudzić. Trzecia rzecz, którą zmieniono, to są spawny Pokemonów, czyli miejsca, w których się one respią. Kurczę, tak używam trochę gamingowego słownictwa, mam nadzieję, że wszyscy mnie rozumiecie, oczywiście chodzi mi o to, gdzie pojawiają się dzikie Pokemony. Wielu już bystrych obserwatorów zauważyło, że spawny zmieniły się w ten sposób. Nie wiadomo jeszcze, czy we wszystkich miejscach, ale generalnie w wielu miejscach zasada jest taka, że spawny zmieniły się o jednego Pokemona w Pokédexie do tyłu. Już podaję przykład. Przed Magmarem w Pokédexie jest Electabuzz, więc wiele spawnów Magmarów zmieniło się teraz w spawny Electobuzzów. I tak dalej, oczywiście pominięte zostały te Pokemony, które na przykład nie występują na danym kontynencie, ale generalnie taka jest mniej więcej zależność. Oczywiście nie jest tak, że działa to zawsze i wszędzie. Są takie miejsca, gdzie na przykład pojawiły się dwa rodzaje Pokemonów, a wcześniej był tylko jeden taki główniejszy rodzaj Pokemonów, także no nie znamy do końca tych skryptów i algorytmów, których użyto, ale tak jak powiedziałem, generalna zasada, cofnięto o jednego Pokemona do tyłu w Pokédexie. To akurat uważam, że jest dobry ruch, ten cały system migracji Pokemonów jest korzystny, bo no, przez 2 tygodnie, jak ktoś cały czas siedzi w swoim mieście, to zdążył już nałapać praktycznie masę w kółko tych samych Pokemonów, które akurat tu występują i fajnie by było, gdyby co jakiś czas pojawiały się nowe Pokemony, no i byłaby taka rotacja, no i widzę, że Niantic zrobił to dobrze i tak właśnie postępują. Także już trochę podsumowując tak ten vlog, chciałem powiedzieć jeszcze raz, że moim zdaniem teraz grze przydałoby się więcej nowego kontentu oraz przede wszystkim rozprawienie się z prawdziwymi cheaterami, takimi jak ci, którzy używają gry na komputerze albo używają botów, a nie ludźmi, którzy naprawiają tak naprawdę grę dzięki takim urządzeniom jak Pokevision. I tego nowego kontentu, tych nowych funkcjonalności w grze na pewno jeszcze będzie bardzo dużo, bo gdzieś czytałem w jakimś wywiadzie kiedyś, że Niantic generalnie ma taką strategię,
biznesową, że kiedy po raz pierwszy uruchamiają swoją grę, kiedy po raz pierwszy wrzucają swój produkt na rynek, to jest on ukończony w 10%. 90% wszystkich funkcjonalności, 90% wszystkich rzeczy, które można w danej aplikacji robić, dodają stopniowo w miarę czasu życia gry, aplikacji, po to, żeby jakby przytrzymać tych ludzi przy grze, żeby nie odpływali za szybko od tej gry i dalej nabijali im pieniądze do portfela oczywiście. Oby tylko te nowe rzeczy weszły jak najszybciej. Mi osobiście Pokémon Go zaczyna się już trochę nudzić, także na dniach wznawiam moją serię Pokémon Yellow. Oczywiście nie oznacza to, że przerwę Pokémon Go. Dalej będę grał w Pokémon Go, ale może odrobinę mniej. Będę też grał trochę znowu w Pokémon Yellow, ponieważ wiem, że są ludzie, którzy no byli niemiło zaskoczeni, kiedy zawiesiłem tymczasowo swoją serię Pokémon Yellow. No ale cieszę się, że mogę powiedzieć, że bardzo szybko ona wraca i prawdopodobnie w sobotę będzie już kolejny odcinek. No dobra, to tyle, co miałem do powiedzenia w tym vlogu. Jak zwykle pamiętajcie o łapce w górze i subskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A póki co to by było na tyle. Jak zwykle dzięki za oglądanie. Na razie, cześć!